jestem na parkingu przy dworcu Łódź Fabryczna w Łodzi. I za 150 metrów na rondzie pierwszy zjazd. Nie wiem, gdzie on za 200 tej metrów skręć w prawo. O właśnie. Prawo w Tuwima. Natomiast tutaj z pod dworca Łódź Fabryczna będę jechał do Placu Wolności w Łodzi. Trzy kilometry, około 10 minut powinniśmy jechać. Zwracamy uwagę w strefę ograniczonej prędkości do 30 km na godzinę. Ładnie tutaj odrestaurowane te kamieniczki, to trzeba przyznać, że jeszcze tutaj dużo roboty jest, żeby to wszystko jakoś ładnie wyglądało, ale i tak wygląda to, kurde, super, nie? Z ulicą Kilińskiego. Teraz minęliśmy. Jedziemy do ulicy Kościuszki. Znowu strefą 30 na godzinę. I tutaj znowu będę jechał prosto. Skrzyżowanie z Sienkiewicza. Przez Piotrkowską. Za 150 metrów skręć w prawo. Skręć w prawo. I jedziemy w prawo w Kościuszki. Zwróćcie uwagę, wyjeżdżamy ze strefy ograniczonej prędkości. Czyli już tutaj będziemy jechać ulicą Kościuszki, możemy jechać z prędkością
do 50 km na godzinę. Jeśli mają zielone, czyli trzeba ich puścić. No już panie, miałeś czerwone, już nie powinien tutaj wchodzić. Kilometr prosto mamy jechać. Zachodnią w tej chwili jedziemy. Kombinuję jak koń pod górę. W końcu po tym przejściu chyba na drugą stronę pojedzie. Jak widać, no trzeba sporą dozę, można powiedzieć, cierpliwości mieć, poruszając się po takim mieście jak Łódź w godzinach szczytu. Dodatkowo pamiętajcie, że jest to miasto mi nieznane. Bo inaczej, nawet w korku poruszamy się w mieście, które znamy, zupełnie inaczej poruszamy się w mieście, którego nie znamy. A tutaj korki, korki i jeszcze raz korki. Mamy taki odcinek 600 metrowy, który jest czerwoniutki na nawigacji. Nie wiem, czy tu na światłach nie będziemy jechać w prawo. Za 200 metrów. Pokazuje, a 500 metrów mamy do celu. Co tam to będzie? Plac Wolności.
Za 200 metrów skręć w prawo. Czyli tu jedziemy w prawo. Skręć w prawo. Następnie jedź na rondo. Czyli ulicę Legionów skręcamy. Skrzyżowanie z warunkową strzałką, więc czekamy. Przypominam, bądź to na zielone, bądź na strzałkę. Jest strzałeczka, przeszli pieśni, więc możemy się powolutku wysuwać. Obserwujemy sobie lewą stronę, bo stamtąd cały czas jadą pojazdy. I jest oto łódzki plac wolności. Nawigacja mówi, następnie dotrzesz do miejsca docelowego. Jest tutaj ruch okrężny. Teraz popatrzmy, jak się tutaj poruszać po tym skrzyżowaniu. Pasów wyznaczonych nie mamy, więc nie wiem, czy tor lepiej brać koło siebie, go mieć. Oczywiście przed tym tramwajem mam pierwszeństwo, bo już jestem w rondzie. Zjedziemy sobie tutaj w tą strefę 30, ulicę Nowomiejską.